Hej ludzie, tutaj Bady, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Assassin's Creed 4 Black Flag. Znajduję się już w mieścinie naszej własnej z willą. To się nazywa Wielka Inagua. Tym razem kolejna misja główna. Muszę wsiąść na jackdoła, ale Edward mi na to nie pozwala. No, wejdziesz ty czy nie? Dobra, jakoś się udało. Co mi tu każe zrobić? Oczywiście wiwatują moi podwładni. Koledzy ze statku. Tutaj. Co mogę sprzedać? Ładunek. O, trochę mam tego. Rum. Co mam kupić? Nic. Czy ja miałem tutaj wejść, czy może do steru podejść? No jasne, że walną gafę. Wypłyń na morze. Tam takie kamienie, to jak tu wpłynąć? Captain, we found a trove of nautical maps and ledgers and the like, scattered about the village. You'll find them sorted in the captain's quarters of the Jackdaw. Quality stuff. Nautical maps and ledgers might come in useful if we decide to build up a fleet of our own. Exactly my thinking, Captain. Have a look for yourself and tell me what you think. No, więc chyba już zalążki systemu handlu będą dostępne. Flota Kenway'a. Ha, ciekawe. I teraz jest problem, ponieważ na pierwszy rzut oka to ja sądzę, że tego nie ogarnę. Zobacz misję. Naciskam po prostu Enter. Ok, wszystko pod kontrolą. Co to jest? Diamenty jakieś. Jakieś w ogóle surowce. Chyba rum. Czy tam wybuchające beczki? Pierwszy interes. No dobra. Adriana Sprite. Santa Luis. Santa Eva Maria. Co to jest? Co to jest? I co to jest? Samouczek, proszę. Czas rejsu, taki sam. 10. To są minuty? Nie, to sekundy. Dobra, będzie Santa Luis. Bryg. Wysłany został. Nic innego nie mogę. O, już. Tak szybko? Okej. Okay. Charlestown. Dzięki temu chyba właśnie będę mógł teraz zdobywać hajs. A to będzie przydatne. O, bitwa. Ja pierdzielę. Jak to ogarnąć? Chyba po swojemu będę musiał poza odcinkiem to zrobić. Ale na razie chciałbym sobie tutaj poszperać w tym. No dobra. Więc może pierwsza część odcinka będzie skupiona na tym. Co by tu zrobić? Premia do szybkości, premia do siły ognia i otrzymywanie mniejszej ilości obrażeń. Mi się wydaje, że siła ognia oraz mniejsza ilość obrażeń byłaby na miejscu. Może tak to zrobię. Myślałem, że to się rozdaje poszczególne punkty, ale właśnie to jest rozdzielone na statki. Mam 3 statki, więc chyba nie powinno być problemu. Pyk. A co mi tu strzelasz? Dziękujemy panu. Kanonierka. Ale tu mam brygi.
Znaczy to jest bryka, to są kanonierki. Dobra. Bezpiecznie jest teraz. Więc jakby odblokowałem sobie tereny poprzez wygranie bitwy, bo one były wcześniej niebezpieczne. Jak to mogę zrobić? Zatoka Meksykańska. Zobacz misję. Dyplomacja. Pierwszy. 9 minut. Oraz dobry uczynek. Mam sprzedać skrzynię tytoniu. A tutaj sprzedać też coś. Co się bardziej opłaca? Dyplomacja. Niech będzie. Za 100 diamentów, znaczy za 4 diamenty mogę naprawić statek, mam 110. Dobra, póki mam, niech będzie. I może Santa Luis? Nie, Santa Luis już może był, więc może tym razem wyślę coś mniejszego. Bezpiecznie jest, więc... Okej. Okay. Statek wysłany. I dobry uczynek. Mogę jeszcze jeden wysłać. Jak najbardziej. No dobra. Jeżeli już mam to zrobione, to mam jeszcze tutaj dwie zakładki. Flota, to już wiem. I statki w rejsie. Aha. Miał być 9 minut, a jest ponad 4. Czy mogę coś jeszcze zrobić? Południowe kolonie brytyjskie. O, są. Amerykańskie sny i nowy horyzont. Okej, więc to samo. Handel albo dostarczenie czegoś. Niech będzie może to. I został mi jeden statek, więc... Santa Luis. Dawaj. I to chyba tyle, jeżeli chodzi na razie o handel. Bo żadnych więcej statków nie mam. Więc na razie wyjdę sobie i popłynę dalej. Więc teraz od czasu do czasu będę sobie wchodził i zajmował się handlem podczas odcinków, a może i podczas prywatnej gry też. Właściwie to na pewno. What's your feeling? I'll make no secret of wanting to see the British brought here. If we can take their gold and put it to use ourselves, I'd be a happy man. Spoken like a true Welshman, Ade. And what's your aim? Master Kidd hinted at a prize he was eager to show me down in Tulum. Quite some distance, mind, on the Yucatan Peninsula. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. I should go see him soon. So long as we take some prizes along the way, I'm sure the crew will understand. I'll set a course for Tulum. Dobra, dobra, że mnie nie romno tylko. A tutaj widzę stateczek. Dobra, niech będzie. Dla rozrywki. Nie jebłem go. Co za fail. A co to za statek jest? Nawet nie widzę. No dobra, jakaś mała bitwa się szykuje. Może i nie mała. Fregata, o! Sobie pojechałem. Równo. Z fregatą chyba nie powinno być problemu, jeżeli już jedną rozwaliłem. Pokazywałem chyba na odcinku 8. Jak ją rozwaliłem. A właściwie to fragment, bo nie udało mi się jakoś wstawić części materiału nagranego. Tam jest fort, o! No dobra, na razie sobie tak na odległość stoimy. I chyba z moim statkiem już nie najlepiej. Nie chcę odwalić gafy. Fire! 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 Fire!
teraz zrobię co? Nie, no kurde. Chciałem zrobić taką fajną rzecz i wyrzucić beczki na nich, ale mi się nie udało. Czemu? Bo sterowanie trochę jest zwalone. No, już po statku chyba, więc... Tylko czekać, aż będzie można dokonać abordażu. No i dokładnie to już. A tego mogę zrobić tylko tak. Chodź tu, gnoj mały. He, poszedł z kartaczy. Od razu. No dobra, mam zabić teraz dwóch oficerów i 15 załogantów. Jeden oficer. Drugi oficer. Jakieś to było łatwe. Dobra. Zwiększyłem sobie chyba siłę moździerza. To nie był moździerz, to było te. Co to było? Kurde, zapomniałem. No właśnie. No i nie udało się. Zapomniałem trochę, jak się walczy, bo od dawna nie walczyłem. Ponieważ ostatni odcinek, w którym walczyłem, nagrywałem jakieś 2 tygodnie temu. Dlatego teraz co popadnie naciskam. Dlaczego tam czacha się wyświetliła nad tamtym? No dobra, jakoś się udało. Moja myszka jeszcze żyje, klawiatura też. Naprawiłbym sobie statek. A i mogę zrobić też to z tym. Dobra, niech będzie. Będę miał jeden więcej statek do załogi. Floty Kenway'a. Jak się sprytnie nazywa. Może tak będzie odcinek się nazywać. I co teraz zrobię? Dobra. Puść ster, nie to. Okej. Okay. Pójdę sobie jeszcze wysłać może ten statek. Choć nie wiem, bo on jest silny i troszkę zniszczony, więc nie wiem, czy będą się go naprawiać. Nie. No dobra, ludzie. Miałem przerwę, niestety coś mi przerwało i musiałem poczekać z nagrywaniem do zakończenia świąt. Jest 5 dni po tym, jak nagrałem poprzedni fragment. No i trochę się pozmieniało. Na pewno się pozmieniała flota Kenway'a, ponieważ popływałem trochę, poniszczyłem statków i przejąłem 4 fregaty. Wywaliłem szkunery stąd i mam jeszcze chyba 2 brygi. I wykonałem trochę szlaków handlowych, dlatego mam odblokowane nowe. Więc, co tu się zmieniło? No właśnie, mam tutaj sporo nowych szlaków. I może sobie Portugalię taką wezmę, ale mam zagrożenie katastrofalne. Czyli dupa, jakbym chciał pojechać, bo mnie zniszczą. Fregata Bryk i Linowiec. Będzie słabo. Jeżeli mnie zniszczą, to stracę statki. 100%. No niech będzie. Kto pierwszy zaatakuje? Ja. Bitwę ogarnąłem, więc nie powinno być problemu. Fregata zniszczona. Jak Linowiec zaatakuje, to będzie słabiej. Zawsze mogę puścić wybuchającą beczkę. Co spowoduje na przykład właśnie to. No, niewiele to pomogło. Jeszcze jedna. Fuck, dobra, jeszcze jedna. Mam jeszcze ostatnią. Ale za to nie odniosłem zbytnich szkód. 60
diamencików. Trochę ich mam, bo posprzedawałem niektóre statki. Na przykład fregat miałem za dużo, albo brygów, to je poświęciłem za tam 100 albo 300 tych diamencików. Mogę teraz to naprawić chyba. Jeden trochę odniósł uszkodzeń. Który to? Ten. Nie to chciałem. Dobra, mapa morska i tą Portugalię jeszcze raz. Na razie nie spotkałem żadnego linowca tak po prostu pływającego po morzach, oprócz tego galeonu. Dlatego chyba będę musiał trochę fabułę podcisnąć, żebym mógł odblokować sobie te linowce i przejąć je po prostu i dodać do floty. Ale to statek trzeba sobie ulepszyć najpierw. Trochę ulepszałem. Zaraz pokażę też ulepszenia, jak tylko skończę tutaj. Nie wiem, czy wyrobi się z misją główną w tym odcinku. Ale możliwe. A każdego po trochu tutaj nie mogli ściągnąć jednego, drugiego. Trochę mnie to będzie kosztować, ale za to bezpieczniejsze będzie przepłynięcie do celu. O kurde, żeby tylko nie zniszczyli mi tego. No, więc jest ok. Dokładnie. Takie nawet przyjemne zagranie tutaj ze strony twórców gry i zrobienie takiego czegoś mini systemu walki. Naprawię sobie znowu te statki. 28 tych klejnotów mam dużo, więc żaden problem. Ok, i nie wiem, czy może jeszcze raz zrobić bitwę morską. Jednym statkiem bym to rozwalił, ale wezmę trzy brygi, niech będą, i fregata, ponieważ szybciej je zniszczę. Musiała strzelić kanonierka. Co to zrobi w ogóle? Jeden strzał by wystarczył z armaty. Uhuhu. Z taranu, tarana. Nie wiem dokładnie, jak to powiedzieć. No dobra. Skoro jest już bezpiecznie. Aha, dupa. Okej. Niestety nie dam rady. To w takim razie kolejna bitwa. Afryka Północna. Więc ten odcinek będzie raczej taki pod flotą Kenway'a podchodzący. No serio, z armaty nie mógł. Co to jest? Nie bardzo. Mam tu chipsy, więc mogę szeleścić. Myszkę ubrudzę. Dwa statki obrywały, ale teraz bym chociaż mógł puścić bezpieczniej moją flotę. Ale za to na przykład z Portugalii wyniosłem ponad 2000 hajsu. A Afryka 1800. Oczywiście. Ładowność? Nie oczywiście, bo nie mam takiej ładowności.
Ale za to to już będzie. 1800 tak samo. Frygato, ruszaj. Muzykanci. 40. Też się znajdzie. I przed burzą 30. Chyba jeszcze jedna fregata jest. Albo nawet dwie. No dobra. Tutaj niestety będzie potrzebny linowiec. Zaś tutaj, Zatoka Biskajska. Tego nie zrobię, ponieważ możecie sami zobaczyć zaraz. Linowiec, fregata, linowiec. Nawet nie mam co próbować, bo mnie zniszczą. Wcześniej próbowałem, to miałem 30% szans i wycofałem się jednak, bo mnie niszczyli. Ale jeszcze mam kilka statków. Na przykład tutaj sobie zadziała... kurwa. Chips w gardle. Okej. Dobra, więc myślę, że flotę Kenway'a będę sobie tam robił poza odcinkami, a jeżeli się coś natrafi, na przykład statki przybędą z misji, to mogę i to na odcinku zrobić. No dobra, jest w miarę bezpiecznie, nie potrzebuję więcej, ponieważ dam radę. Co jest najbardziej hajsowate? Tego nie mogę. Banici. Niech będzie Brick, ponieważ Brick ma mniejszą ładowność, a może będzie przydatny jeszcze przydatna ładowność fregaty później. Dobra, leć Brygu. I wielki dym. No właśnie, fregata. I akurat wszystkie statki teraz poszły. Wrócą za jakieś... no, około średnio 7 godzin, niektóre za 4,5, niektóre za 9. I to liczy się chyba do czasu realnego. Na pewno właściwie, bo czekałem noc i wróciły. Ale teraz ten okręt zobaczę. Kup ulepszenie. Kupiłem pancerz kadłuba, mam teraz większą wytrzymałość statku. Dział burtowych nie ruszałem. Niestety nie mam metalu. Tych też nie ruszałem. Siłę taranu chyba nie. Za to to ruszałem. To ruszałem na full. Moździerza nie. Może nie będę mówił, co ruszałem, czego nie. Po prostu pokażę, co i jak tutaj mam. W ogóle odkryłem, że można przejechać w dół i zobaczyć jeszcze kolejne ulepszenia. Byłem głupi. Kółka, myszki się nie umie używać. Więc moc wybuchowych beczek sobie też zwiększyłem. Jakieś... co to jest? Ciężkie kule. Dzwon muszę sobie kupić niebawem. Gdy będę mógł nurkować już, to się statki zwiedzi. Można ładownię sobie ulepszyć. Oraz polowanie z harpunem. Mam teraz więcej załogi, bo sobie kupiłem przestrzeń magazynową. Znaczy... ludzi w magazynie trzymam, no nie. Kubryk. Dobra, to chyba tyle, co mam tutaj do pokazania. Odcinka jeszcze trochę może zostało. Wejdę na statek i wypłynę na morze w kierunku kolejnej misji. Jest Adewale. Za 15 lat widzimy się. Może kupię to DLC, nie wiem. Fine day for any kind of mischief. What's your feeling? I'll make no secret of wanting to see the British brought to heel. If we can take their gold and put it to use ourselves, I'd be a happy man. Spoken like a true Welshman, Ade. And what's your aim?
Master Cade hinted at a prize he was eager to show me down in Tulum. Quite some distance, mind, on the Yucatan Peninsula. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. I should go see him soon. So long as we take some prizes along the way, I'm sure the crew will understand. I'll set a course for Tulum. No dobra, kurs na Tulum. Pokażę też, co na mapie się zmieniło. Pozbierałem oczywiście kilka skrzynek z jakichś wysepek. O, konwój morski. Tam hajs przewożą. I to Tulum jest tutaj. I zastanawiałem się, jak ja mam tam dopłynąć, skoro tu są forty. Ale coś mi mówi, że teraz będę mógł rozwalić fort. Więc podpłynę gdzieś tutaj może. Albo i tutaj. Do tej lokacji. I skończę odcinek. I w następnym zabiorę się za fort. Jeżeli moja teoria się sprawdzi. Ten konwój tu jest. Co on tam ma? 3000 realiów. Nie opłaca mi się. Jeszcze mogę pokazać, że odkryłem fajną wyspę. Oczywiście też zwiedziłem, zebrałem wszystko z mojej mieściny. Tu jest marihuana. Dwa tysiące metrów, żaden problem. Zmieniłem żagle na czarne, znaczy to są skórzane żagle, ale wyglądają jak czarne. A tu też próbowałem do tego fortu wejść. I nie mogłem. Nie wiem jak tam wejść. No coś tu pływa. Takie pierdoły, drewno 4, no to na nic mi to. O, tam daleko. Fregata. Linowca chcę. Choć fregatę ledwo niszczę. Cumberland Bay. Jak nagrywałem serię z The Chronicles of Riddick, to cały czas mówiłem Escape from Butcher Bay. Z Butcher Bay. Czy to jest... Co to jest? Szkuner? Bez ja, że to jest szkuner. No, linowiec, o... Atakować go czy nie? YOLO, swag. Ryzyszy. Raz się żyje. Nie mam amunicji do młodzieży chyba, więc będzie lipa. A nie, mam. Tylko jak mnie rozwali... O! Dlaczego on ma tak mało życia? Czyżby chciał być mój? O kurde! Patrz na to. Rozwalił się. Tylko... Nie mogę go przejąć. Czemu nie mogę dokonać abordażu? Co jest, ej? No bez jaj, no nie mogę. O, teraz. Ale się ustawiłem pięknie. Jak oni mają tutaj zrzucić celiny? O, jak rzucają daleko. Dobra, zabić 20 wrogów, znieść zapasy trochu. I dwóch oficerów mam zabić. Dobra, tu jest jeden. Znaczy, tu jest proch. Dobra. Tutaj są ci oficerowie. No szkoda, że nie sięgam tym młodzieżem. Chyba, że podpłynie tak. Załogi pewnie stracę. No nie ma co.
ale nie powinienem tego przegrać. O ile pistolety mam? Co się okazuje? Mam. Myślałem, że już nie mam, bo... No super, nie mógł gliny użyć, tylko spadł w dół. Geniuszu, brawo. Dobra, najlepiej będzie ich zabić pistoletami po prostu. Dlatego sobie przeładuję od razu. O ty gnoju. Dlaczego pięści używam? Bardzo źle. Dobra, zabiłem chyba najwidoczniej. Moja załoga mi w tym pomogła. Tych facetów, oficerów. Dlatego też nie powinno być problemu teraz z zdobyciem statku. Tylko 7 do zabicia. 6. Ha, może bym pistolety naładował? O nie, zapomniałem, że kontra. Oni atakują mnie tak. A ten czeka spokojnie. Spokojnie, każdy będzie miał swoją kolej i ostatni. Który to będzie? Ty będziesz ostatni. Sporo surowców i 1000 reali. Oczywiście wyszli do floty Kenwaya. No dobra. Trochę przedłużyłem odcinek. Ale niech będzie. Wejdę tutaj, tylko go dodam. I zakończę. No dobra. Pierwszy linowiec. Nie no, nie będę poświęcać go. Dodaj do floty. Mam dok? Mam wolny dok. Właśnie. Skoro już jest, to wyślę go gdzieś. Jest silny, tylko że strasznie wolny. To jedyna wada. Co tu mogę zrobić? No i zrobię akurat to, to ma 70 ładowności, to great. Dobra, więc mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Trzymajcie się do kolejnego już wkrótce, w którym mam nadzieję Ford zniszczę w końcu. Na razie.